Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale. Ja jestem Admiros, a to jest gra Saints Row 4. Słuchajcie, od razu po przejściu trójki mówię, o nie, trzeba zagrać w czwórkę, bo to jest po prostu mega, mega śmieszna gra. I grałem w dwójkę, grałem w trójkę i teraz czas na czwórkę, tak więc wow, zaczynajmy. Zaczynajmy przygodę. Zawartość do pobrania, okej. Tak, mam, słuchajcie, wszystkie DLC do tego Saints Row 4 i jest ich całkiem sporo, naprawdę sporo, 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 chyba z 15 albo z 16 tych DLC. Nie wiem, czy po prostu będzie chyba tak jak w poprzedniej wersji Saints Row, że te DLC to będzie raczej takie odblokowywanie nowych rzeczy, plus jeszcze tam jakieś dodatkowe misje, więc myślę, że będzie spoko. Zacznijmy sobie nową grę. Poziom trudności oczywiście normalny. No i czekam, czekam. Chcę się śmiać już na samym początku. Zobaczymy, co tu będzie. It is a truth universally acknowledged that every now and again a situation arises that defies explanation. And so it was with the ascension of the Third Street Saints. When the Saints made their presence known to the world in 2006, they were decried for being pretenders to the throne. The people were confused. Were the Saints sociopathic killing machines hell-bent on destruction? Or puckish rogues living a life of mirth and whimsy? The Saints needed clarity of purpose, and so the course was set. More fun, less mercy killing. This simple choice revitalized the Saints, transforming them from a degenerate street gang into beloved pop culture icons. But even then, the Saints were not satisfied. For it's one thing to be revered as a hero, it is another to be a hero. And that, my friends, is where our journey begins. Tak, rozpoczyna się kolejna przygoda. O tak! O tak, co tu będzie? Mike is dead. Are you fucking kidding me? I'm sorry. I forgot to check the battery because I was busy coordinating an international assassination. Hey, can we go back to the part about this being a setup? It's not a setup. The intel is good. You trust this lady? Asha's one of the good guys. Oleg knows her from the KGB days. Oh, she's tied with the KGB. I feel a lot better. Look, Bert and I worked with her too. She's fine. Oh, yeah. I'm sure she's great at putting someone in a fucking body bag. That doesn't mean we should... Behind schedule, we need to move. You're a real people person, aren't you? I'm sorry, is this a counter-terrorist operation or a Saints flow shoot? I'm Sean. Asher Odekar, follow me. We're here. Expect them to be all business. We know what's at stake. Do you? Look, lady, this motherfucker knows how to get shit done. Don't you worry about me. What's security? My tech guy brought us a 10-minute window. If we move fast, we'll only need to worry about the guards on foot. How many of those are there? Don't know about the numbers inside, but there are about 8 marching the perimeter. On my signal, we... Subtlety is not really our thing. Come on, this way. Mm.
What the fuck was that? O. Zaczyna się. Base, are you there? What are we walking into? The intelligence I'm looking at suggests... Hold on. Hide, truck on its way. Wait a minute. Your hammer is... Was that Matt Miller? Kinsey, be nice. But seriously, what the hell? Matt Miller is a brutal attacker, a venerated agent of MI6, and a key member of our operation. And the fact that he tried to kill us. What's past is past. We are all working together now. Let's focus on the job. As I was saying... Hold that thought, Matt. Guards ahead. Okej, słuchajcie, trzeba od razu, bo już widzę, że jest troszkę za głośno. Właściwie nie widzę, tylko słyszę. 80 spróbujmy. Powinno być teraz w porządku. Wydaje mi się, że było za głośno. Mamy checkpoint. Z tego co widzę, znaczy nie poprawili grafiki. Okej. Tutaj się wybiera bronię tak samo. Mniej więcej. Okej. Matt, you were saying? The nuke is standing in the compound. It's likely primed and ready to go. Getting booted from the US sent Cyrus Temple off the deep end, but... Czuję, że jeszcze jest za głośno. Co jest z tym dźwiękiem w ogóle tutaj? 65. Chyba, że jest dobrze, nie wiem. Powiedzcie, czy jest dobrze. Pyk. O, szybko poszło. No, zarąbiście. And we're in. Get my back. You should be nearing the missile. Okej, wysadzamy, wysadzamy. Z tego co widzę, troszkę zmienili grafikę. Póki co tak średnio mi się podoba, zobaczymy jak to będzie później. Udaj się do pokoju komunikacyjnego. Dobra. Kolejny talibów załatwiamy. O kurde. Tak jest. Ja się pytam, gdzie jest Johnny Gat? Przecież go uratowaliśmy w poprzedniej części. O tak, te same sceny z trójeczki. Rozgromimy terrorystów. A co? Come with me. You two go through that door. On. Let's see how you can handle yourself, Mr. Celebrity. We'll be on mic. You should be really close to the missile silo now. Stay alert. Cyrus is such a bird when it comes to security. No sign of the target, but we're looking at a stockpile of explosives and chemicals here. I can't tell what kind. Okej, zaczyna się niewinnie, ale coś czuję, że zaraz... Zaraz coś tutaj będzie więcej niż tylko zwykłe zabijanie talibów. Tak jest. Okej, gonimy Cyrusa. Okej, ten sobie tańczy, nawet go nie będę ruszał. O. O,
i zginął. No, shift sprint. Hello, odkryłem to jakieś 10 minut temu. Serio, Cyrus? Ten komandor z poprzedniej części, co on tu robi? The fuck? Uh-oh. They're not leaving here. Best to just give up now. O, tak, i dodamy. Pięknie. Oh shit. The missile is targeting Washington. What are you doing? Don't you get it? The boss is sacrificing themselves to save us all. This is our final chance to say goodbye. Dokładnie. Coś mi to przypomina. Dead Space? Czyżby? Czyżby to był Dead Space 3? Teraz każdy będzie mnie żegnał? I tak przeżyje. Świeci numer jeden. Uwielbiam to, uwielbiam po prostu. Uwielbienie odblokowane. Uwielbienie Ameryki odblokowane. Świetnie. Prezydentura odblokowana. What? Amerykańska prezydentura odblokowana. Ciśnij wszystkie przyciski, żeby rozpocząć globalną wojnę termonuklearną. Doradca odblokowany. Szef sztabu Benjamin King odblokowany. Benjamin Pierre King. Doradca odblokowany. Niezły z niego zawodnik. Okej, czyli tutaj tworzymy sobie postać, jak to przystało na Saints Row'a. Okej, tu są jakieś gotowe postacie. Weźmy sobie standardowo pierwszą i trochę ją zedytujmy. Jak to zawsze bywa w Saints Row. Ciało, płeć, mężczyzna, rasa. No, raczej. Normalna budowa. Nie, otyłego nie robimy. Robimy koksa, ale nie aż tak. Takiego grubszego koksa, jak w poprzedniej części mniej więcej. Będę się starał mniej więcej tak samo zrobić postać. Okej. Opalenizna. Niech będzie, obojętnie w sumie. Wiek, no to standardowo tyle, ile mam ja.
Sex appeal. No to wiadomo, 100. Chyba oczywiste. Jak poprzednio. Twarz. Znaki szczególne. Okej, okay, tutaj nic z tego. Tutaj trzeba będzie troszkę pozmieniać. Pobawić się w to oczywiście, żeby postać była jak najlepsza, jak najśmieszniejsza. No może nie aż najśmieszniejsza, tylko mniej w miarę normalna. Okej, okay, głębokość czoła. Okej. Okay. Troszkę zrobimy dość wysokie czoło, niezbyt szerokie, takie średnie. Brwi. Głębokość brwi. Ok. Szerokość. Zewnętrzna. Dziwnie to wyszło. Chyba ja się po prostu na tym nie znam. O, dobra, mogą być. Mniej więcej taki efekt chciałem uzyskać. Rozstawienie gałek ocznych. No. Okej. Wysokość. Normalne. Styl oczu. Nie robimy wytrzeszcza, tylko normalne oczy. Kolor, no dobra. A widzę, że są takie same opcje jak w poprzedniej części. Nic specjalnego nie dodali. No nic, robimy normalne. Uszy. Serio? Raczej nie będę nic zmieniał. Policzki, rozstaw skroni, głębokość skroni, wysokość skroni. Okej, okay, mnóstwo opcji, które mnie nie interesują za bardzo. Nos. Okej. Okay. Szerokość. Chciałbym zrobić normalny. Ale coś czuję, że będzie ciężko. Dobra, może być. Usta. No, nie jestem jakimś grafikiem, ani nie nadaje się do stylizacji, ale coś tutaj może zdziałamy. Zgryz. No, normalny raczej. Nie, no nie przesadzajmy. Nie będziemy robić Freddy'ego Mercury'ego z niego. Podbródek. Okej. Okay. Poprzesuwamy trochę. Może być. Żuchwa. Oje. Yeah. Dobra. Wstecz. Włosy. No, mam nadzieję, że tutaj dodali trochę. No. Jak nie dodali, to bierzemy te same z poprzedniej części. I będzie tyle. Oh shit, jak można w ogóle wybrać damskie włosy? Tak nie można. O Boże, jakby to wyglądało. Ja bym chciał te same, co w poprzedniej części. O, czyli te. W sumie. Chyba, że mamy tu jakieś nowsze, lepsze, ale nie widzę. Ciekawe, czy udałoby mi się w ogóle, bo próbuję odtworzyć postać z poprzedniej części, ale Hard Rock, ale nie wiem, czy mi się uda. Zielone, zgadza się.
To czy to był ten odcień? Chyba ten. Okej. Aha. Gdzieś tu była taka normalna broda. Jak przystało na szefa świętych, musi nosić brodę. Przynajmniej tak mi się wydaje. To gdzie to jest teraz? Chuck. O. Robimy Chucka Norrisa. No i dobra, czarne, standardowo. Jak to za ten śmiesznie wygląda w ogóle. No i w sumie brwi. Naturalne. W sumie już trochę pozmieniałem brwi. Monobrew. Naturalne robimy i tyle. No i w sumie tak szczerze powiedziawszy, no w miarę przypomina postać z poprzedniej części, którą stworzyłem. Makijaż. Zdecydowanie nie. Nie chcemy makijażu. Osobowość, głos. Że ja w ogóle go nie słyszę, to jest najlepsze. O, to jest ten głos, zdecydowanie. Komplement. Taniec z brzucha. Dobra, niech będzie doping. Drwina. No jest, oczywiście. Kamehame. Ćwierć obrotu naprzód plus A. Bierzemy to. No i dobra. Rozpocznij grę. Rozpoczynamy w końcu. Jej. 5 lat później. It's not a problem. You alienated part of America. I alienated crazy people. You couldn't resist, could you? Jesus, not you two. This is a problem. I keep trying to explain that, but the president won't listen. Poverty is a problem. Apartheid is a problem. This is just a couple of... Here's the latest proof ball. We lost 20 points. We can get it back. They're at 20 points. I'll admit that's a little lower than anticipated. So you agree you have a problem? No, you do. You're the communications director. Fix this. Can you give me 100% employment? No. Will you get married? Fuck no. Then I'll think we're in trouble. King, can you have this naysay assassinated? Not when you say it publicly. You're more fun as a gang leader. We have a country to run. Fun isn't part of the equation. Where's a septic truck when you need one? Wino pili, czy piwo na korytarzu. No, nieźle. Maybe Keith has a good word for me. Idź na konferencję prasową. Spoko. I znów czuję, że jest coś nie tak z dźwiękiem, ale... Tylko moje głupie... Przestawianie, nie wiem czy coś pomoże. Znając życie to nie. Dobra, idziemy na to. No, teraz w miarę lepiej słychać. We've got enough clout right now for one major bill, not both. What do you want me to push forward? Do you want to be the president who cured cancer or the president who solved world hunger? Serio? Lekarstwo na raka, nakarm głodnych. No. Speaking of hunger, you fancy a steak and kidney pie? Good choice. Tak, nakarmimy głodnych.
Hope Kinsey's got the press under control. Now, you listen here. If you think you can cram your agenda past Congress, you are in for a rude awakening. You hear me? Now, let me tell you a little something about the greatest word in politics. Filibuster. Przyłóż fiutowi w głowę, przyłóż mu fiut. Dobra. Nie będzie góra. Pięknie, pięknie się zaczyna. Oleg and I are about to head over to Camp David to watch some Nightbleed. Yep. You down? Ooh. Jasne, idziemy na imprezę. Boom! Hell yeah, I'm in. I'm your number one fan! Nice. Co był Jim? Jestem twoim fanem numer jeden. O Boże, jaka epickość. Co teraz będzie? Co teraz? President's words were taken out of context. Kinsey, what's the right context for, and I quote, I'm the patron saint of America, we should probably look into changing the Pledge of Allegiance to one nation under me. That's a great question. Jane? I think we have a problem. Not you two. How many times have Asha and Miller are waiting for you in the Oval Office. If MI6 needed something, they would send it up the chain, not fly across an ocean. They said nobody back home believes them. Jesus, what's going on? They think we're about to be attacked by aliens. I gotta go. This is serious. You know that Kinsey's been saying the same thing. When did you start taking Kinsey seriously? When the people who helped us save the world said we should. All right. I'll swing by after I... Oh shit, aliens! Time for celebration. Today, the best and brightest among you will find salvation within the Zin Empire. I'm smarter than all these people. Delightful. Kitty, no! Protect the president! I do love your spirit, my dear. I'm Zinyak. Pleasure to meet you. Would you like to join me for a ride? Wow, niezły początek. Spacja, lecimy. No to mamy atak kosmitów. Dobra, słuchajcie, wiecie co? Czy mogę zapisać tutaj grę? Nie mogę. A nie, mogę, dobra, więc słuchajcie, w tym miejscu sobie zakończymy. Tak jak w pierwszą część Saints Row'a zacząłem, nie chcę robić długich odcinków, robimy półgodzinny maksymalnie, tak więc zapiszemy tutaj i następny zaczniemy od tego momentu. Tak więc mam nadzieję, że będziecie czekać, do zobaczenia w następnym odcinku. Nie zapomnijcie strzelić suba i walnąć lajka, trzymajcie się i cześć!